Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałabym troszeczkę jeszcze pozwiedzać te tereny, tylko tutaj by fajnie było się troszeczkę może jednak domanić i na przykład wypróbować sobie na tym czarnym wilku. Oj, nic nie widzę. No, nie widzę nic kompletnie. Właśnie się zabiła mnie? Tak, teraz na pewno. Co tam? F9. Okej, moi drodzy, to było bardzo słabe, bo podeszłam od takiej strony, że kompletnie nic nie widziałam. Dlatego naprawimy to już za chwilę. Tak. Tutaj były dziki i tak jak sądziłam, przyjdziemy od strony tych ogrów. No co jest? Fajnie, bo się... Ten się nie rzucił czarny. Dobra, poszło. Troszkę chyba fajniej. Masakra. Okej. Dużo wilczków tutaj. Ale myślę, że warto będzie podekspić w tym miejscu. Zabieramy wszystko. Ja się muszę znowu nauczyć sterowania, ponieważ ledwo co tak naprawdę skończyłam grać w Residenta 8. I aktualnie no... O kurdele. To przecież umrę tutaj. Dziewiątka. Dobra, troszeczkę postrzelamy. Jeszcze raz 9. Masakra. Co jest z tymi potworami? Ile was tutaj matka ma? To jest nieprawdopodobne. Ta ilość wilków, którą napotkałam, jest nieprawdopodobna. Dobra. Okej. Widzę, musiałam się rozgrzać już na początek dzisiejszego odcinka. Jeszcze jakiś wilczek do znalezienia tutaj może będzie? Oby nie. Dobra, niczego nie widzę. Uff, jednak widzę. Można umrzeć, tak? Nie można. Yes. Masakra. Oby to już był ostatni. Okej. Dużo expa. Tutaj nic niestety nie ma. Sprawdzimy sobie jeszcze telekinezą obszar. Tu jest tych wilków więcej. No jasne. Okej.
It worked. Dobra, zadziałało. Sporo rzeczy. Okej, okay. Mam wrażenie, że się kręcimy. Tak, no ileż? Masakra. I can't cast without mana. Okej. Masakra, no naprawdę. Tych czarnych bym się chciała pozbyć. No, kurwa mać. Co jest z tymi potworami? Ja tego nie rozumiem. Ja tylko chciałam sobie tutaj ogarnąć ten. Myślałam, że będzie łatwo. Zacznijmy od tego, że się chyba troszkę zgubiłam. Okej. Okay. Dobra, tutaj jest ta strażnica. Przecież tych wilków to była cała chmara tutaj w tym lesie. No dobra, to jeszcze dziki przed nami. Może z magii? Przepraszam, czy tutaj tych stworzeń się tyle namnożyło, bo co? Okej. Okay. Chyba dlatego, że tutaj nie byłam w pierwszym rozdziale. Okej, okay, robi się też pomału ciemno. Więc wypadałoby stąd powoli też spadać. Na razie mnie nic takiego jakiegoś wielkiego nie atakuje. Okej. Okay. Ta ścieżka mnie zabije, znając życie. Okej, okay, nic tutaj nie ma oprócz żyły złota. W porządku. This is what I need. Ja w ogóle przez chwilę sobie zapomniałam, żeby dla was nagrać odcinek. Przypomniało mi się dosłownie teraz, przed chwilą. Dobra, jesteśmy już praktycznie w tym miejscu, gdzie był ten ogr. Także musimy ostrożnie tutaj po tym terenie. I to nawet bardzo ostrożnie.
To kopałam przed chwilą. Tak jest. Tutaj były też żądło szczury, ale był też ten ogr. O matko. Dobra, widzę go. Okej, no to myślę, że możemy spadać. Tu jest też jakieś przejście, chyba nawet wiem, które. O, właśnie. I to już jest znane miejsce. Dobrze, spójrzmy na nasze zadania. Wschodnia świątynia, to jest tutaj. Czyli tak, byliśmy w tym lesie na górze, prawie całym. Wiem, gdzie jeszcze możemy pójść, tylko najpierw byśmy się może jednak kimnęli. Na przykład w chacie Brogara. Pokorzystali sobie z niej trochę. Tylko zejdźmy jakąś łagodniejszą drogą. Okej, przed chwilą mi się tutaj palik zrespił na twarzy. Dobra, to co? Prześpimy się do rana i pójdziemy jeszcze na wybrzeże. Tam, gdzie była woda. Także dzisiaj jeszcze trochę ekspienia przed nami. Zastanawiam się, czy inwestować w walkę mieczem, bo prawda jest taka, że ten kostur to była pomyłka. I nie wiem, czy coś dawać w takim wypadku. Właśnie w walkę bronią jednoręczną. Nie wiem, co o tym sądzicie. Tak w sumie. Dobra, tak czysto teoretycznie teraz. Gdzie by tutaj iść? Tylko tutaj na dół nam została trasa, której jeszcze nie znamy, bo tam wcześniej było dosyć dużo dziadostwa na plaży. Przez co tak naprawdę tam nie byliśmy w ogóle. Ja tylko tutaj... schodziłam? Dan, you spotted me, huh? What are you doing out here? Watching you. You get in the way of things. What is that supposed to mean? He wants you to handle Patty's business without getting killed. And you're following me because... You're searching for the big treasure. What makes you think that? Everyone who's heard of Steelbeard's treasure knows Patty is searching for it. And you've been seen together with Patty often enough. I've seen that tart hanging around in the old cemetery on the west slope. And you're tramping across the island with a shovel. Well, any idiot can see what you two are planning. I could use your help. Me? What can I do for you? I have to get to the west coast. You're gonna help me get there. If I have to, but when you finish your search, I'm gone. A czemu ja mam go brać ze sobą? Wolałabym nie. No spellcasting here, understood? You can run. Rotten hell. Wolałabym go nie brać ze sobą. Jeżeli mogę sobie wybrać, czy mam go brać, czy nie. No dobra, coś jeszcze tutaj mamy? Tutaj na pewno nie. Widzę też, że pominam roślinę. No dobra. Bardzo fajnie na te sępy działa ten mój czar. Okej.
Poszło bardzo sprawnie, jest ich więcej. Ale myślę, że to zaraz załatwimy. W ogóle zaraz. A, bo ja teraz idę tutaj, tak jakoś dziwnie przy... Fincher, to nie. Dziedzictwo Wielkiego Pirata, cmentarz. Bezimienne groby. W ten sposób. Okej, rozumiem. Rozumiem już, jak to ma działać. Dobra. Okej. Tak to się aż przyjemnie używa tej magii. Dobra, tędy też się dało zejść. Dobra, czyli rozumiem, że idę gdzieś. Więcej wilków dzisiaj, to nie wiem, czy zniosę. To się chyba dopiero okaże. Double. Ładnie, dobra. Kurde, dobra, nie byłam tutaj i chyba wiem nawet, gdzie idę. I tak szczerze, to bym chyba jeszcze nie chciała tutaj iść, ponieważ tam jest bardzo dużo szkieletów na dole. Ale myśmy w sumie pomóc Patce, nie? No to żeby jej pomóc i żeby zdobyć ten dysk, to trzeba tu troszeczkę się przyspacerować. Dobra, użyjemy sobie kryształu. Okay. I need more mana. Ćmoku. Chociaż naprawdę jest taka, że tutaj też powinnam się udać. Jest ta modliszka, tak jakby. Pamiętam, że jak grałam sama kiedyś, to się tak bardzo w gips nie pchałam. Aż tak szybko i nie chodziłam jeszcze tutaj. Do tych właśnie miejsc. I dlatego nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tutaj idę. Nie wiem, czy nie będziemy musieli zawrócić za niedługo. No, tam jest... Kurde, wybaczcie za klikanie na Xboxie, ale Damian instaluje sobie jakieś gry, a ja nie wyłączyłam telewizora. Także co jakiś czas będzie tak klikało. Mało mam też tych mikstur. Jak ja sobie poradzę z takimi dwoma?
No poradziłabym sobie, jakbym mogła się najpierw pozbyć jednego dupka. Upsi. Ty modliszko walona. Dobra, no radzę sobie, ale to jest zbyt niski poziom, mi się jednak wydaje. Dobra, ale przynajmniej może coś fajnego dostaniemy z tego wypadu. Myślę też, że zaraz jednak się wrócę. Mimo wszystko stąd. Chociażby po to, żeby się czegoś więcej nauczyć, wydać jakieś te punkty. Okej, zaraz zobaczymy zresztą. Tutaj był jeszcze szalej, widziałam druida. Tamten kufer chyba otwierałam. No dobra. To zejście mi się nie podoba. Aha, dobra, to jest przejście tędy. Właśnie do tego miejsca. Dobra, jest szkielet. Zobaczymy, może sobie poradzę z nimi. Jak będą pojedynczo, to na pewno. Użyjemy sobie miksturę do many. Okej, widzę ich więcej. Tutaj też coś widzę. Możliwe, że tutaj... O, tu możemy kopać. Dobra. Czyli wcale nie musimy iść tam. Tam dalej. Możliwe, że tutaj będzie do znalezienia ten pierścień wasalny. Na przykład. Także zobaczymy. Ale myślę, że skupienie się na tych grobach to byłaby całkiem niegłupia rzecz. Rozpadający się list 1 na 5. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze to zadanie z tymi pierścieniami. O, mały szmaragd. Przeklęci lordowie. Nie wiem, nie pokazuje mi na mapie. Ale bardzo możliwe, że to jest jedno z pierwszych miejsc. Myślę, że na razie sobie odpuszczę to. Zajmiemy się chwilowo tym zadaniem dla Patty faktycznie. Ty, a może tutaj jest teleporter, jakbym pokonała jednak tych gamoni, nie? Może jednak warto spróbować tędy przejść. Może tego nie pożałuję. Dobra, spróbujemy najpierw zaatakować... Dobra, przyszło dwóch wojowników na moją niekorzyść. Dobra.
Może być niedobrze zaraz. Okej. Dobra, zrobimy tak. Ciekawi mnie, dlaczego nie trafiałam w niektórych momentach. Ale myślę, że możemy spróbować tędy przeleść. No. Dobra. Poszło nie najgorzej. Najgorsze to jest to, że tracę bardzo dużo zasobów. Kurde, nie tą dużą chciałam. Ale dobra, już trudno. Myślę też, że przydałoby się wykorzystać ten kryształ do lodu. Bo jeszcze tego nie stestowaliśmy też. Okej, ty się tutaj rozsypałeś. Okej, masz ciekawą broń. To nie jest Oskard przypadkiem, czy coś w tym stylu? Możliwe. Okej. Okej, ładnie. Rozbijacz czerepów. 28 obrażeń. Broń lekka. Mam lepszą. Która nam zadaje 30 punktów. Obrażeń, ale nie ma tego. Ma troszeczkę niższy poziom. Okej, tu można zejść. Idziemy stąd. Nieważne, czy tutaj jest jakikolwiek teleporter do tego miejsca, czy cokolwiek, ja stąd idę. Spadam stąd po prostu. Przyjmijmy się temu zadaniu od Patty. Bezimienne groby. No, tutaj byliśmy. Tu jest jeden. Tutaj też żeśmy byli, bo to jest praktycznie pod miastem. Tu nie byłam i tutaj nie byłam. Dobra, czyli tak. Przenieśmy się do wulkanicznej twierdzy. Najpierw może. Jeszcze raz mapa. Dobra, ten mnie może uczyć, ale nie chce. Zapomniałam, że jak się tutaj teleportuje, to do Inkwizytora. Czy wiadomo, jest plus tego, że do Inkwizytora, ale musimy wyjść teraz z tego klasztoru. I to nas troszeczkę będzie kosztowało, żeby stąd wyjść jednak. Można by się było nauczyć... Okej, to było dziwne. Jakby lepszych kryształów. Co prawda to dużo kosztuje. Dobra, to przewiniemy już. Dobra, mamy pocisk na czwartym poziomie. To dorzućmy sobie jeszcze jeden. Dobra. I myślę, że możemy sobie jeszcze dać w manę. Good.
Dobra. I nie mamy już punktów, ale to się przyda. Bo nie radzę sobie jakoś źle z walką. Powiedziałabym, że nawet całkiem nieźle. Gorzej z innymi rzeczami. W ogóle jak wam, moi drodzy, minął dzisiejszy dzień? Ja może lepszą mam gadkę niż w poprzednim odcinku. Bardziej swobodną. Ale szczerze, kompletnie mi się dzisiaj, nie wiem, jakoś mi źle było. Nie mogłam się kompletnie na niczym skupić. Po prostu tragedia. Dobra. A to nie tutaj mi pokazywało, bezimienne groby. Właśnie, bo tu jest takie miejsce, gdzie można telekinezą, znaczy się tym. Ale ja nie mam lewitacji, bo już nie mam. Ale chyba dobrze, żeśmy trafili. Gdzieś tu powinien być grób. Do kopania. Chyba, że tam właśnie na dole jest. Chyba tak, a my nie mamy lewitacji. No jak najbardziej. Myślicie, że uda mi się zejść tak, żeby się nie zabić? Bo ja bardzo wątpię. No myślę, że warto spróbować. Dobra, zlazłam, nie zabiłam się. A little more for me. Dobra. To fajnie, że się udało. Tak czy inaczej, to miałam po prostu taki jakiś dziwny dzień, że naprawdę nie mogłam się skupić kompletnie. Dawno już nie miałam takiego dnia, że myślałam kompletnie o czymś innym. I cały czas po prostu ziewałam, chciało mi się spać. Tak. No nie polecam. Kolejna kartka i trochę skarbów. Super. Stąd mi się akurat wydaje, że będziemy musieli się i tak właśnie wyteleportować. O! Aha. Ale zaraz. Ona jest tylko, żeby nam pomóc zlecieć na dół. Czyli no... Dobra, to skorzystajmy sobie. Skoro gra nam daje takową możliwość... To zlećmy sobie na dół. W bardzo szybkim tempie. Dobra, możemy sobie jeszcze przelewitować tutaj. Dobra, starczy. Sprawdźmy sobie jeszcze rzeczy. Tak, no tutaj jeszcze przy mieście był jeden, nie? Dobra, to do miasta. Teleporter. Do miasta. I teraz sprawdzamy, którym wyjściem wyjść. Dobre pytanie, ale gdzieś tutaj powinien być jeden z grobów. Myślę, że w kolejnym odcinku ogarniemy te groby. Dobra, wydaje mi się, że muszę wyjść bramą. Nawet tą. Let me through. I'm here on the Inquisitor's business. Ah, yes. Pięknie. To teraz tak, znajdźmy kolejny grób. Wygląda na to, że kierujemy się w miarę na niego. Bo już nawet wiem, gdzie to będzie, bo tutaj byłam. Jakbym nie była wcześniej, to byłabym
teraz. To było wyżej, niżej, wyżej. Tutaj gdzieś, nie? Tak jest. No to kopiemy. A little more for me. Sprawdzamy. Wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj nie zrobimy wszystkiego. Ale mamy 3 z 5 grobów. To już naprawdę jest jakiś tam. To jest fajna rzecz. Myślę, że w kolejnym uda się zdobyć nawet dysk. Zobaczymy. Kolejna wiadomość. Pięknie, 3 na 5. Tu byłam, tu byłam i tu byłam. Tutaj jest kolejna sprawa. I tu na tej wyspie. Myśmy tam nie byli? W okolicy? Wydaje mi się, że jest to możliwe do zrobienia jeszcze dzisiaj. Szczególnie, że mam ochotę sobie jeszcze trochę ponagrywać. No, wydaje mi się, że dobrze idę. Tą wysepkę to nawet kiedyś już widziałam właśnie. Chyba tam nawet kiedyś byliśmy przy tej wysepce. Tylko nic tam wielkiego nie załatwialiśmy. Okej, bo ja mogę iść sobie z mapą. Dobra, to zaraz zobaczymy, jak nam się to tutaj działa. Tutaj trzeba będzie skręcić, tylko musimy wejść trochę wyżej. O, dokładnie w tę stronę się udać. I tak, tu byłam i tutaj też byłam. Tam na górze, czy byłam, nie wiem. Chyba właśnie tam wypadało nawet iść. Także zbadajmy tę sprawę. Nie. Przeciwną stronę. Bardziej tutaj. No a przy tej wyspie to właśnie też mi się kojarzy, że żeśmy chodzili. Teraz pytanie, czy tędy? Można spróbować przejść i tędy. Chociaż ten grób to prędzej będzie jednak na dole. Ach, dobra, to było to paskudztwo, co zabijałam. No to nie było gdzieś grobu? Tak czy siak byłam tutaj. Paskudztwo to może zbyt bardzo jakieś tam wygórowane słownictwo. Dobra, zależy mi na tym, żeby te groby dzisiaj jeszcze zrobić. Więc warto się, myślę, że postarać. Tędy się szło? Tu na górę. Czyli przed nami walka z wilkami. Gdzieś tu będzie grób. Co ten wilk taki odpalony na mnie? Ważne, żeby na jakiegoś popiołaka się nie wchrzanić. Przepraszam, oni tutaj se zwołują te wilki, czy o co chodzi?
Dobra. Dobrze, idziemy. Raczej dobrze. Telekineza, coś gdzieś podpowiada. Szalej, ominęłam. Tak, ja widzę tego wilka jak coś. Okej, chyba trafiliśmy. Super. To mamy to. Jeszcze nam został jeden. Na wysepce przy mieście. No zależy mi, żeby to dzisiaj zrobić. Żeby mieć fajny tytuł na odcinek. Czwarty trojaczek. Znalazłeś 10 skarbów. Super. Mamy tutaj rzeczy. Ja mam w ogóle chyba dwie mikstury do zręczności. Tak jest. Więc fajnie będzie je wypić. I na razie stąd spadamy na dół. Z tego lasu. I na tą wysepkę. No, mam nadzieję, że nam się to uda jeszcze dzisiaj zrobić. Myślę, że tak. Będzie najwyżej troszeczkę dłuższy film. Myślę, że to nic złego. Jednak postęp to postęp i wtedy już na spokojnie w kolejnym odcinku będziemy mogli udać się z Patty dalej na podstawie tych wskazówek. No i to nas powinno przybliżyć do zdobycia dysku kolejnego dla Inkwizytora. Więc myślę, że będzie fajnie. I teraz tylko się upewnić, czy dobrze idę. Perfekcyjnie. Okej, tu się narodziło tego trochę. Są dziki. Nie wiem, czy widzicie, ale mamy lepsze obrażenia z tego. Ten popiołak musi siedzieć na górze. Dobra, zejdziemy na dół. Fajnie, bo mamy już te obrażenia z tego pocisku naprawdę na wysokim poziomie. Okej, mamy kolejną osobę, która ma nas pilnować jakoby. The sight piss always runs downhill. That why you keep coming back here. You thought about going to the small island? At least that would take you away from here. What do you want? Wily bugger like you needs to be watched. You're trouble, you are. What are you doing here? Captain Romanoff wants me to make sure that nothing happens to you. Leastwise, nothing while you're looking for Steelbeard's clues. We do what Romanoff says. That means me and you. So you're watching over me. I feel a lot safer now. Just find the next clue. How did you know I'd be coming here? Romanoff knows where everyone on this island is. Can't hide anything from him. How do you know about Steelbeard's clues? Everybody knows. That's not an answer. What the fuck does it matter who knows? Just find them. Why should I go to the small island? You're looking for something belongs to a pirate. Island's protected by water, isn't it? Someone as dense as you can work that out. It doesn't seem like a very good place to hide something. I'm telling you, you'll find what you're looking for there. We'll see. Dobra. Przydałoby się troszeczkę wymanić i podleczyć. Ponieważ jest krucho z moim zdrowiem i wszystkim. Use magic here.
Yes, go! Okej. Najgorsze jest to, że nie trafiłam tyle razy w te dziadostwo. Dobra, jest ich więcej. Ale myślę, że tamtymi się zajmiemy później. Tak samo tymi rzeczami w wodzie. Myślę, że to nie jest pora jednak teraz na to. Okej, ładnie. Niestety, łodziku. Ale potrzebuję z ciebie twoją skorupkę. Oj, tej rośliny się nie da zebrać, ale useless. Byłam pewna, że się da. Dobra, to co? Ostatnia miejscówka na dzisiejszy odcinek. Do zbadania. No i potem będę robiła montowanko. Poszło prosto. Dobra, bo tu jeszcze ominęłam na przykład grzyba. Jomułka. No nie powiem, żal mi tych łodzików, ale... Co jest z tymi żądłoszczurami czasami, to ja nie wiem. Ja się tylko obawiam, że znajdę tutaj stworzenia, z którymi nie będę chciała mieć nic do czynienia. A może tak być? Dobra. Mamy grób, moi drodzy. Co za tym idzie? Po wykopaniu się pożegnamy, a potem będziemy eksplorować tą wyspę dalej. No, i mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał godziny. Może 50 minut się uda. Sprawdzimy to. Ale przynajmniej mamy tytuł dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Jeżeli wam się on podobał, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Dziękuję wam za wbicie 700 tysięcy. Boże, 700 subskrypcji chciałam powiedzieć. Bardzo mnie to cieszy. Kolejna okrągła liczba, która przybliża mnie do tego, żeby troszeczkę algorytmy YouTube'a bardziej mnie polubiły. Po tak długich latach pracy mojej, czyli 8 lat w sumie nagrywania, tak naprawdę to może też przesadzam, bo jednak nie było to regularne nagrywanie. Natomiast no pierwszy mój film, których w ogóle nie ma na kanale, pojawiło się w 2015 roku chyba. No cóż, dzięki wam, nie będę już przedłużać, dzięki wam serdeczne i słyszymy się w kolejnych filmach. Cześć!